Siemanku mordki. Ten. Słuchajcie, co mam na myśli? Przed chwilą z tego autobusu wysiadłem, sam te wideo przed chwilą zrobiłem. Nie jest dobrze, oni się, ci młodzi się spoko zachowali, do których mówiłem, po pierwsze młodzi, po drugie a oni urodzeni w Kanadzie, tak zwane Kanadyjczycy, tak zwani Kanadyjczycy i chyba biali byli wszyscy, nie? Tak, bo Kanada to byli biali ludzie. No i te. Ale cały autobus patrzył się na nas wszystkich tam. Nie wiem, czy założyliście to, czy nie na wideo. Patrzył się jak na mnie, no i na nich też trochę, ale na ogólnie na mnie jako kurwa, na jakiegoś kurwa stwora, kurwa z wszechświatów, kurwa macie, nie? Że rozmawiam na, głośnym tonem, że podnoszę głos, że głośnym tonem, kurwa, rozmawiam z ludźmi na autobusie, kurwa, chyba to, nie? Nie wiem, czy tak napierdalać ich wszystkich, kurwa, tych półmózgowców. I pamiętajmy, mordki, pamiętajmy, że każdy jeden z nas, jeżeli my się znajdujemy w takiej sytuacji, między, kurwa, pomiędzy, fizycznie się znajdujemy pomiędzy wyjebanymi ludźmi, którzy zamieszkują na planecie Ziemia, chuj mi obchodzi bez różnicy, ja tak, ja skinhead, kurwa, wiadomo, polska biała rasa, nie? Słowiańska, ale kurwa, jeżeli się znajdujemy między pomiędzy ludźmi, którzy, kurwa, fucking się dziwnie zachowują, bo są wyjebani, jak tu, w ojczyźnie, tych kurwa, tych kodowców, lewaków też, chuj. No kurwa, cały świat, w całym tym kapitalizmie w chuj wyjebanych ludzi. Jeżeli my nic z tym nie zrobimy, ja z sobą, ja wysiadłem z tego autobusu. Przecież to jeszcze nie był mój przystanek, mordki. Kurwa, ja już tam nie mogłem wysiedzieć. Z tymi młodymi oni wyszli, ja mówię, kurwa, wychodzę z nimi. Wyjebany, kurwa, chujowa, kurwa, każdy jebany imigrant, kurwa, czuje się dowartościowany, kurwa, że mieszka, kurwa, w Toronto, w Kanadzie, a kurwa, ciapate, kurwa, nie, nawet biali, kurwa, śliczni.